Jojo, siłaczki, ziomki, stradale, dzisiaj jest 16 września, czy tam, nie, stycznia, jeju. I zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, wyszłem poza dom z softboxem, ale tak, chcę wam powiadomić, że dzisiaj biegłem pierwszy raz odkąd było lato, odkąd były wakacje, bo wtedy jeszcze nie mogłem biegać. Ale teraz już wszystko jest okej. Fizjoterapeutka powiedziała, że wszystko jest dobrze, że mogę znowu biegać, że mogę powoli, step by step, wracać do sportu. I zobaczcie na to. Ale to jest piękne ja! Ludzie, tutaj nie było 2 lata śniegu. 2 lata! Zobaczcie. Jestem smokiem. Nie no, ludziska, filmik będzie może na pewno później będzie niż dzisiaj. Najwcześniej będzie w poniedziałek, może będzie później, ale chcę wam powiadomić, że filmik nie wiem, co z nim będzie, dopóki lepszego sprzętu nie dostanę. Do rysowania, bo reszta sprzętu jest dobrze, ale nie. Tak po prostu trzeba zakończyć to. Ktoś tutaj jedzie, fajnie. I no. Fajnie, że pada śnieg. Po prostu mega jest, że pada śnieg. Mega jest super, wspaniale. Że ktoś tam wjechał i się na mnie patrzył jak na dziwoląga, ale ja pierdzielę ludzisko, przepraszam za tą przerwę ogólnie. Nie wiem kiedy to będzie, najwcześniej tak jak mówiłem, w poniedziałek. Śnieg, śniegu nie ma, bo się roztopił. Ale osiada, to jest najlepsze, że osiada śnieg i jest mega, jest fantastycznie. Kocham to wszystko. Ile ludzi? Jedzie. Jechali na flaty. Na szczęście nie do mnie. Bo zawsze się tak zdaje, że jak wychodzę na dwór, to nagle wszyscy się zlatują i patrzą jak nagrywam. Bo tak robią. Ale no serio ludzie, zobaczcie jakie to jest przepiękne. Dla was to normalka w Polsce, tak? Dla was to jest normalka. Dla mnie to jest coś pięknego. Ja! Smokiem jestem, ja nie mam. Śnieg. Ludzie, śnieg! Ale fajnie. Czyli dzisiaj przebiegłem 1,5 mili, nie wiem ile to jest kilometrów, zaraz przeliczę tutaj tyle kilometrów przebiegłem i ktoś tam śpiewa i chyba zacznę normalnie vlogować, to bo bezsensownie niesamowicie, powoli się przyzwyczajam do tego terenu, ludzi obserwujących mnie i no tutaj nie będę już więcej brzdękolił o sobie i o tylko sobie. Widzimy się tam jutro. No. Hashtag no sprzęt. Pa,